Dieta od kuchni, jak co czwartek. Dietetyk jest Państwa i moim gościem Marzena Kasprzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy mówić o occie jabłkowym. Przeczytałem, że w połączeniu z miodem daje niesamowity eliksir zdrowia. To aż się zaczyna chcieć go pić. I tak, i nie. Ja, co prawda, mimo że badania pokazują, że ten ocet jabłkowy jest zdrowy i nie mogę powiedzieć, że jest zupełnie nieprawidłowy, bo zaraz też o tym będziemy mówić, że ma dużo pozytywnego działania, to też bardzo nie lubię, jeśli my uważamy go jako taki produkt najlepszy na wszystko, bo tak trochę się mówi, że na odchudzanie to właśnie ten ocet jabłkowy pity rano z wodą. Jeśli chodzi o bakterie, nie chcemy mieć tych bakterii, to ocet. Też. Jeśli nas boli kolano, to ocet. I praktycznie na wszystko jest ten ocet. On oczywiście ma odpowiednie działanie, ale też może spowodować zmianę środowiska i pH w naszym organizmie, więc zwróćmy uwagę na to, ocet, jak każdy inny, tak jakbyśmy pili zwykły ocet, nie jabłkowy, no to on też będzie miał działanie na nasz organizm, więc tutaj zwróćmy uwagę na ilość, jaką spożywamy, bo wiem, że bardzo często pacjenci czasem zgłaszają mi, że parę razy dziennie nawet ten ocet spożywają, bo właśnie on jest taki super i dodają do wszystkiego, polewają sałatki i jeszcze piją z wodą. Tutaj zwróćmy uwagę na tą ilość w ciągu dnia, jaką spożywamy. On ma odpowiednie, dobre działanie, korzystne dla naszego organizmu, ale jak przedobrzymy z ilością, to niestety może mieć działanie negatywne, wcale nam nie pomagające. To jaka ilość taka dziennie, o ile można mówić w ogóle, że dziennie tego octu? To też zależy od jednostek chorobowych, które mamy, od wieku, masy ciała, ale myślę, że taka łyżka dziennie to jest taka wartość dla nas bezpieczna. Przy większej ilości, na przykład jeśli mamy wrzody żołądka, jakieś problemy jelitowe, czy na przykład inne jednostki chorobowe, nawet uczulenia, może tutaj to mieć działanie nie tyle nawet powodujące jakieś konkretne dolegliwości typu biegunki, zaparcia, bóle brzucha, ale bardzo często na przykład też może długofalowo niestety negatywnie działać, bo pogarsza na przykład stan naszej flory jelitowej i to może powodować mniejsze wchłanialność składników, gromadzenie się tego pokarmu, problemy potem z wydalaniem, więc tutaj to może długofalowo wcale nie mieć dobrego, odpowiedniego znaczenia. Koniecznie rozcieńczyć, jeśli chcemy pić? Dokładnie. Koniecznie trzeba go rozcieńczyć. Co prawda on w przygotowaniu ma tam też odpowiednią ilość wody, ale on stężony będzie miał właśnie jeszcze gorsze dla naszego organizmu działanie. Czyli koniecznie, oczywiście jeśli polewamy sałatkę na przykład, to wiadomo, tutaj tego rozcieńczenia zapewne nie będzie, ale to są małe ilości. Natomiast jeśli już chcemy go w jakikolwiek sposób spożyć, to najlepiej dolać do wody, rozcieńczyć go właśnie wodą i dopiero w taki sposób spożywać. To dlaczego on się taki z miodem akurat stał popularny? To wynika z tego, że miód ma pewne dobre właściwości, ocet ma, więc jak razem połączymy, to daje nam właśnie ten eliksir, o którym można przeczytać zdrowia w internecie? Dokładnie. Po pierwsze odpowiednie zdrowe właściwości, a po drugie, bo one trochę się na siebie nakładają, czy to działanie antybakteryjne, antyseptyczne, tutaj i miód, i właśnie ocet jabłkowy będzie to miał. A po drugie, to też jest chyba taka najlepsza forma do spożywania, bo to po prostu nam smakuje. Sam ocet jabłkowy ma charakterystyczny smak i jak go spożyjemy z wodą, tego smaku aż tak mocno nie wyczuwamy. Natomiast jeśli na przykład polejemy sałatkę, myślę, że od razu wyczujemy, że to nie jest oliwa z oliwek, olej, tylko to już jest coś, co ma bardziej intensywny smak. Miód troszeczkę zabija nam ten smak i trochę tak jakbyśmy sobie zrobili jabłko z miodem, no to też będziemy tutaj bardzo dobrze przygotowani do tego, nasyceni i zadowoleni, bo po prostu nam to odpowiednio smakuje, wygląda, więc to połączenie, właściwości to jedno, ale smak to oczywiście drugie. To uciekliśmy trochę od tego, by powiedzieć, no jaki sam ten ocet ma te dobre właściwości, o których wspomniałeś, że on może być na wszystko niemalże. On przede wszystkim, co tam się w ogóle znajduje, że właśnie, że jest odpowiedni. Enzymy, aminokwasy, pektyny, ale też na przykład związki polifenolowe, czyli te antyrakowe, które chcemy w naszej żywności wprowadzać, na przykład kwas galusowy czy epikalechiny, i też witaminy z grupy B, czyli bardzo dużo tych produktów, składników w żywności występuje i przede wszystkim właśnie ze względu na te enzymy, pektyny, czyli takie trochę ułatwiające pracę układu trawiennego, jeśli oczywiście w odpowiednich ilościach go spożywamy, on też wskazywany jest jako właśnie ten, który ma nas odchudzić. Bardzo często mówi się, że jak chcesz schudnąć, to rano, na czczo, to ma przede wszystkim znaczenie takie, że pobudza to pracę naszego układu pokarmowego i też właśnie ten
ocet jabłkowy blokuje troszeczkę nasze uczucie i chęć zjadania poszczególnych pokarmów kolejnych, czyli tak naprawdę zjadamy tych produktów, pokarmów dużo mniej, jeśli ten ocet też stosujemy, dlatego też mówi się, że właśnie ma to działanie zapobiegające nadmiernej masie ciała, a nie do końca jest to takie typowe, że od razu zacznie nam się ten tłuszcz spalać, po prostu już kolejnych rzeczy w kontekście spożywania posiłków nie będzie aż tyle, ale on też ma działanie na przykład antybakteryjne, czyli w kontekście przeziębień, chorób wszelakich, na które bardzo często jednak chorujemy, to tutaj to będzie miało dobre znaczenie, żebyśmy do naszego menu go jednak wprowadzali. Tak jak mówiłam, antyseptyczne działanie, ale też na przykład obniża cholesterol i trójglicerydy. Czyli jeśli ktoś ma problem z cholesterolem, a bardzo dużo takich osób jest, bo nie tylko dieta ma na to wpływ, ale często też ilość snu, ilość aktywności fizycznej, stres, to tutaj akurat ten ocet jabłkowy może nam w tym pomagać. No i co też jest dość istotne, zwiększa naszą wrażliwość na insulinę. Czyli osoby, które mają problemy na przykład cukrzycowe albo cukrzycę w rodzinie występującą, więc są obciążeni, że u nich może ona też wystąpić, na pewno spożywanie tego octu jabłkowego będzie polepszało tą wrażliwość na insulinę. No i w tym kontekście może albo zapobiegać rozwojowi choroby, albo spowodować, że ona będzie dla nas troszeczkę łagodniejsza. A więc ocet dobry, ale w umiarze, tak żeby nie przesadzić z tą ilością octu, o czym mówiła Marzena Kasprzak. Dokładnie, natomiast znalazłam też takie informacje w internecie, że on też ma na przykład działanie jako środek czyszczący, więc jeśli ktoś już ma go przesadzi w domu, to nie. Tak, to i przesadził troszeczkę, albo właśnie już ma bardzo dużo spożywał i teraz nie do końca wie, co ma z tym zrobić, to tak jak zwykły ocet, ocet jabłkowy też ma bardzo dobre działanie czyszczące, więc też możemy go w domu tak naturalnie używać. Marzena Kasprzak, dietetyk, była Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A wszystkie nasze poprzednie odcinki Diety od Kuchni odnajdą Państwo na kanale YouTube Radia Emaus. Oczywiście polecamy się.